Witam, tu Wichu1993, a to jest kolejny odcinek Minecraft Let's Play. W tym odcinku nie będę jakoś wysilał głosu, ponieważ dużo odcinków nagrałem w tym dniu. Nie wstawiłem ich jeszcze oczywiście. I trochę nagadałem się już. No, tak więc. Drzwi. Może zaczniemy od tego, że potrzebuję waszej pomocy, ponieważ mam pewien problem. Jeżeli chodzi o nagrywanie komentarzy o Minecrafta, bo po prostu się nie da. Z pracą nie mam problemów jakoś, ale jeżeli na przykład chcę nagrać Minecrafta komentarzy po to, żeby szybciej wypuścić Minecrafta, ponieważ komentarzy szybciej się renderuje, to za cholerę nie idzie, ponieważ podczas nagrywania jest 5 klatek na sekundę. Jak mniej więcej. I w ogóle po prostu koszmar. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, że Frawsem mi bardzo płynnie nagrywa, a Camtasią to po prostu no nie da się. Z innymi grami jak Exhumed albo nie wiem, Amnezja, co nagrywam Camtasią, nie mam problemu. Tylko z tym Minecraftem. I za cholerę nie wiem, czym to jest spowodowane. Tak więc tu by się przydało. Gdyby ktoś miał taki problem kiedyś i wie, jak go rozwiązać, to na pewno nie chodzi o komputer, jak już to dysk twardy, który będę wymieniał niedługo. A druga sprawa. W połowie grudnia będę miał pieniądze i chcę kupić mikrofon nowy. I sobie taki upatrzyłem Samsung G-Track. On kosztuje 450 zł około. 400, no 500 zł można powiedzieć. I on jest dosyć dobry i nie wiem, czy go kupić. Czy może najpierw kupić dysk twardy, a potem mikrofon. Nie wiem. Może, nie wiem, czy mi polecacie go, czy nie. Nie będę kupował jednak słuchawek z mikrofonem, ponieważ 2 miesiące temu już kupiłem słuchawki. Takie za 2 stówy i one są takie lepsze bez mikrofonu. I nie chcę po prostu drugich słuchawek mieć, po cholerę mi. Skoro mam już słuchawki, to tylko mikrofon dokupi się osobno już. No. Dobra. To wracając teraz do Minecrafta. Są te bloczki. Zrobimy tutaj sobie coś fajnego. Niech no pomyślę co. Może najpierw zaczniemy od wyłączenia reaktora. Bo hałasuje tu strasznie. I prąd mamy już, jak widzicie, dużo prądu mamy. Dobra. Będę potrzebował książki. Handcrank, to takie coś muszę zrobić. Czekajcie, niech to znajdę. O, jest. Handcrank. To się robi w taki sposób. Jak to się robiło Jir? Aha, taki sposób robiło. Potrzebujemy dużo, dużo drewna. Drewno, gdzie to drewno kładę? Tu jest trochę? Trochę jest. Weźmy to drewno, przerobimy na patyki. Nie potrzebuję więcej na razie. Poczekajcie chwilę. Dobra. wziąłem wszystko, co jest potrzebne. W efekcie punktu mam. O, ładnie sobie użyłem, żeby było łatwiej mi. Dobra. Będziemy robić milestone jeszcze. Czyli to się robi w ten sposób, jaki widzieliście przed chwilą. I zobaczycie teraz jeszcze dodatkowo. O. Millstone oraz handcrank, jak to się było. Czekajcie, pamiętam. Tak, tak i tak. Jest, pamiętałem. Handcrank, jej. Okej, mamy te dwie rzeczy. Weźmy to, połóżmy w jakimś fajnym miejscu. No tu na przykład. Tu będzie nasza ogólnie pracownia z Buildcrafta, bo tu wiecie. Blisko jest tu.
Hemp. Tak więc połóżmy millstone. To wygląda tak. I obok dajmy handgang. Tak więc jak teraz to jest millstone. Po prostu tam przerabia się, mieli się, prasuje. Jak to nazwać? Jak to każdy chce. Wkładamy hemp oraz pociągamy kilka razy za tą dźwignię. Tu widzicie, się napełnia. To jest po prostu ręcznie. Napędzam mechanicznie. Wykonuję pracę swoją siłą. No wiecie. I tak robię, aż zdobędę jakąś sensowną liczbę tych. One wypadają z tego, nie? Tak więc ja to zrobię. Tyle. I wrócimy. O, aha, głód mnie atakuje. Kurczę, a tu jest stek. Dobra. To ja to będę robił i cięcie zrobię. No, akurat zauważyłem, że już tutaj tylko jedno zostało, że używanie tego zżera głód. Dlatego tak szybko stałem się. O, już widzicie, znowu jestem głodny. No, po prostu daję w to siłę swoją i przez to jestem bardziej się męczę. Zobaczcie sobie na pasek głodu. Nie, teraz nie. A teraz nie, bo jest puste. Dobra, mamy jakąś sensowną liczbę hemp fibers. 60, tak. Co z tym mogę zrobić? Nie wiem. Niech pomyślę. To może pomyślę podczas cięcia, albo użyję książki. O, co my tu mamy? Chciałem robić windę, nie? Ale na windę za mało będzie tego. To może utwardźmy trochę skóry? Aha, ale to nie teraz, później. Niech pomyślę, czekajcie. No, wichu. Może wpadnę na to podczas cięcia, bo zabieram wam czas tylko. Ja. Kurde. Spójrzcie na ten przedmiot, tutaj był gdzieś. O, jest. Wyobrażacie sobie. Chwilę, znajdę to. Za chwilę już znajdę to. No już, no daj. Ile tego jest? Ja pierdzielę. No do góry szybciej, no. O! Zobaczcie na te przepisy. Zobaczcie na to, ile tu czarnej materii trzeba wykorzystać na to, żeby mieć takie coś. O Boże, czy to będzie? Ja, zobaczcie na to. O ja. Antimatter relay. Co tu jeszcze jest takiego bardziej drogiego? Tutaj, zobaczcie. Dark Matter Furnace. Narzędzia z czerwonej materii. Piedestał. Ładny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, no. Ładnie. Ładnie, bardzo. Dobra. Tak więc na co wpadłem? Otóż wpadłem na to, że mogę zrobić sobie z tego takie coś. Lina. Lecz mogę też zrobić takie coś. Zrobimy wiatrak sobie. Taki kręcący się. Może. Do tego będę potrzebował właśnie tych fabryk. I liny też będę potrzebował. Dużo dosyć. To, co mam, nie wystarczy. Na pewno. Na 100%, że nie wystarczy to, co mam. Może. Za mało tego jest. Dobra, 6 fabryków. Jeszcze więcej potrzeba. A to musi urosnąć, więc za bardzo teraz nie zrobię nic z tym.
pójdę po prostu kosić trawę, żeby znaleźć więcej tego i tutaj posiać i to zrobię. Teraz cięcie bym zrobił, nie? Możecie zobaczyć, co znalazłem. Patrzcie. Kurde, jak to nazwać? Bang bang? W wodzie? Z jacuzzi? W jacuzzi? Ta. Po dwie owce w każdej wannie, widzicie? Takie małe bang bang. Dobra. To koszę dalej trochę. Aha, trzeba tutaj... Nie, nie zostawię tego tak. Wow. Naprawdę, inwazja, kurde, zwierząt na moim save'ie jest. Na moim świecie Minecrafta. No, bez jaj. Inwazję. No, bang bang. Przerywam mu bang bang. Już idziemy. Wii. Okej. Okay. Dobra. Zatem wyjdźmy. I kosimy dalej. Ale naprawdę tych zwierząt jest za dużo. Kurde! Nie! Już! Sio! Kuźwa, 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 kuźwa! Nie! Nie! No, kurczę, no. Ja tylko zapaliłem, żeby tu się robiło to, wiesz, filamenty, kurde. Chwila nieuwagi i zobaczcie, co się stało. Kurde. Bang, bang, trzeba to naprawić. Dobrze, że to nie jest cały dom z desek. Kurde, dobra, fuck. Fuck. Oj. Gdyby mój dom był z desek w pełni, to by chyba na tym odcinku się skończył ten sezon. Ale na szczęście nie jest. Trzeba wyrywać chwasty. A, to ja tutaj wróciłem. Wziąłem 4 filamenty tylko. No nic. Może zróbmy czerwoną pochodnię w tym miejscu. O, tu po środku. Tak, tu o. Dobrze jest? Dobrze. Ale redstone zapomniałem wziąć, jak zwykle. Zawsze o czymś zapomnę. Nie ma bata, żebym nie zapomniał o czymś. Dobra. Aha. Tak. Tej dźwigni nie będę używał w ogóle. Okej. Mamy tu hemp seedy. Tyle tylko udało mi się zdobyć. Tak, tak. Tak, tak. Dobra. To na razie to będzie tyle. A, jeszcze jeden wypadł. Hemp seed. O. Tak, no to ładnie rośnie. No tu jeszcze ten handkrank połóżmy. Tutaj już są dwa te, kolejne dwa. Trzeba tu robić. Dobra. My chcemy wybudować młyn. Taki prawdziwy. A do tego będę potrzebował budynku. W kształcie młyna. Tak więc zrobimy może z tego kamienia. Ten budynek. Znaczy nie z tego. Z tego, dokładnie. O, właśnie z tego. Chyba wystarczy tyle, nie wiem. Tak, z tego będę kamienia robił. To, jest bezpiecznie chociaż. Tutaj? Nie, niebezpiecznie. Ale przeżyjemy. Super, jeszcze deszcz zaczął padać. W tym miejscu wybudujmy to. Dobra, zróbmy to
Nie wiem, raz, raz, dwa, trzy. Trzy na trzy. Tak, dobrze. O. Okej, tak więc trzeba tylko tu ścianę zrobić. Ja to zrobię, tą ścianę do góry i zobaczymy się, jak już będzie dzień. Dobra, jestem już. Udało mi się zbudować takie coś. Udało mi się zbudować takie coś. To będzie młyn. Tutaj ta dziura, co tu jest, to będzie właśnie ten cały napęd, wiatrak. No. No i ładnie się prezentuje. Tak sobie. To wygląda tak. Tu jest wejście. Drabina do góry. No i pomieszczenie z tym młynem. Tak, nie pokazywałem wam tego, budowy tego, bo każdy chyba umie zrobić klocek z szybami. Nie? To nie jest tak, nic takiego skomplikowanego. No, czemu to jest ciemne jest? Dobra, to teraz zobaczymy może już jak tam nasze pole zioła. Zobaczmy. No ładnie, rośnie. Hemp seedy. Kurczę, tylko jeden hemp seed wypadł. Ale pech. No nic. Pak. To już zrobiłem oczywiście. To niech jeszcze rośnie. Ile mam? 6. Potrzebuję. Nie wiem ile. Chyba jeszcze. Nieco. Tak więc ja to zrobię teraz. Właśnie spojrzałem się, potrzebuję bardzo dużo tego. Otóż to wygląda tak. Tu macie windmill. I tu macie sail. Żeby zrobić sail musi zrobić taki 3T lub po prostu tak. W taki sposób. I wtedy to robicie w taki sposób. I po prostu jest godzina późna, bo już jest po pierwszej i spać mi się chce. Dlatego teraz pójdę spać. Odcinek ten zostanie taki, będzie. A w następnym odcinku dopiero zrobię ten windmill. Tak więc. No. Trochę to czasem zleci. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. I to chyba wszystko. A poczekajcie jeszcze. Jeszcze poczekajcie chwilę. Zobaczymy jak tam nasza fabryka ta kamienia. Znaczy, no właśnie, kamienia, który robi diamenty. Dosyć dużo czasu minęło, odkąd nie sprawdzałem tego przez ten czas. No proszę, no zobaczcie na to, proszę Państwa. 61 diamentów, wow. Okej, okay, zobaczmy. Kurde, owce mnie straszą. Zobaczmy sobie, czy mogę za pomocą właśnie tego zrobić dark matter. Mamy 6. Tu był jeszcze. O. Zróbmy teraz w taki sposób. Tak, tak, tak. O, jest. Wow. Jeszcze mogę więcej coś? Patrzcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 diamant bloków to jest jeden red matter. Ładnie. Ale nas interesuje tylko dark matter. A jeszcze, jeszcze, a. Czyli ile tam miałem tych bloków? 8? No chyba tak. Tak więc 4 diamond bloki to jest jeden dark matter. No. Jeszcze 8200 zostało. Mogę z tego uzyskać coś fajnego? Diamond block. Jej. Już tylko złoto. Dobra. Niech będzie złoto, Mobius Fuel się przyda. O. Kurde. Dobra.
O, mam do tego. No dobra. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, się z wami żegnam i na razie. Dobranoc.